główna świątynia, oczywiście islam. Tutaj około 98% ludności jest tego wyznania. Na dziedzicu Pałacu Sułtańskiego w Madari trafiłem na dziwne przedstawienie. Przedstawienie ludu Enkori. Enkori to animistyczna grupa, której liczebność szacuje się na około 500 osób i znajdują się w tym rejonie. W Nigrze, także w Nigerii. Mój kolega, z którym podróżuję.
to co przed chwilą pokazałem, to był pałac. Pałac sułtanatu. Pałac sułtanatu Katsina. Katsina Maradi. Sułtanat i kolejne miasto, państwo, obecnie liczące około 200 tysięcy mieszkańców. To południowy Niger. Plac centralny, obecnie raczej miejsce zabawy dla dzieci. I to co wokół. Jak Ci się podoba taka wioska? Bo mnie bardzo. Na dodatek jest to taka z rękodziełem artystycznym. Wprawdzie turystów tutaj nie ma, jesteśmy jedynymi. Ale zawsze jest na co popatrzeć. Lokalny transport. Oprócz tego są duże autobusy międzymiastowe.
tutaj było nawet targowisko. Oczywiście wioskowe, bardzo małe. Większa wioska Madaba była przystankiem między innymi na lunch, ale nie tylko. Chcemy obejrzeć także pałac. To są po prostu mieszkania. Zapytasz, po co są te takie kopczyki, te spiczaste dachy. Okazuje się, że są to magazyny dla cebuli, żeby cebula dobrze schła i nie niszczyła się, nie gniła. Kolejna miejscowość, gdzie ważna jest cebula. Królestwo za cebulę. Jest tutaj wszędzie.